pewno, że został pan asystentem Leo Behakera. W mediach pojawiają się sprzeczne informacje. Jedni gratulują, inni mówią, dlaczego akurat on. Jak pan myśli, jakimi cechami kupił pan Leo Behakera? Czy myślę, że to wszystko zadecydowało podczas naszej rozmowy, kiedy rozmawialiśmy na tematy piłkarskie, kiedy nasza wizja futbolu była gdzieś zbieżna w poszczególnych elementach piłkarskich typu taktyka, technika, spojrzenie na przygotowanie motoryczne i mentalne. I myślę, że jeżeli ktoś nadaje na tych samych falach i różni się dosłownie detalami i chce współpracować razem ze sobą, to myślę, że jest to duży sukces takiego przyszłego sztabu szkoleniowego. Jakich zawodników zagłębiłby pan do kadry? Polecił Leo Behakera w dzisiejszym czasie? Jestem przekonany o tym i rozmawiałem o tym z trenerem Behakerem, że spadek Zagłębia do niższej klasy rozgrywkowej nie spowoduje automatycznie tego, że nie będziemy patrzeć na piłkarzy z naszej jedenastki. Na pewno Szymon Pawłowski, na pewno też gdzieś Grzesiu Barczak w takiej formie, w jakiej go wszyscy pamiętamy, czy Michał Goliński, czy grono takich młodych zawodników, który na pewno dostanie szansę też w kadrze U21 czy U23, która powstaje. Także ci wszyscy piłkarze o tym wiedzą, bo ja rozmawiałem o tym z nimi, że drzwi do kadry absolutnie nie są zamknięte z pierwszej linii. Jak mówią, że no niemożliwe jest, żeby asystentem Behakera została osoba, która nie ma żadnego doświadczenia pracy z reprezentacją. Tymczasem no to stwierdzenie jest nieprawdziwe, ponieważ już pan tam się otarł o reprezentację. Znaczy, ja patrzę na to inaczej, że w tym sztabie szkoleniowym jest ktoś, kto ma takie doświadczenie, którego nikt w Polsce nie ma, i to jest trener Behaker. I myślę, że doświadczeniem to właśnie on tutaj będzie nas wszystkich obdarzał. My, czyli jego nowi współpracownicy, mamy wnosić w to wszystko pasję, zaangażowanie, świeżość, nowe spojrzenie na pewne sprawy. I myślę, że to był taki właśnie też dobór trenera Behakera, żeby szukać ludzi młodych, ambitnych, którzy naprawdę chcą jeszcze dużo w piłce osiągnąć. Mówi pan, że teraz zostaje asystentem Leo Behakera, później chce pan wrócić do Lubina jako trener mądrzejszy, czyli możemy liczyć na to, że no już na nowym stadionie będzie pan trenerem. Oczywiście, że tak. Ja dzisiaj byłem popatrzeć, pożegnać się, że tak powiem, z tą budową, bo na pewno w takim stanie tego stadionu już nigdy więcej nie zastanę i cieszę się, że to wszystko, że mury pną się tak szybko do góry i liczę na to, że w przyszłym roku czy za 2 lata, kiedy mój kontrakt z reprezentacją się skończy, wrócę tutaj i będę mógł prowadzić Zagłębie w Ekstraklasie, bo wierzę w to, że po roku takiej niezasłużonej banicji wrócimy do Ekstraklasy. Dał pan na odchodne zawodnikom puchary z wygrawerowaną sentencją znanego szkoleniowca. Co to ma właśnie przekazać naszym zawodnikom? A to się wiąże z naszą wspólną historią, że był taki moment w marcu, gdzie nam nie szło, gdzie przegraliśmy 3 razy pod rząd na wyjeździe i spotkaliśmy się w szatni, zamknęliśmy drzwi. Powiedzieliśmy sobie, co jest nie tak, trzeba było się uderzyć w piersi. Myślę, że wszyscy z nas to zrobili łącznie ze mną. I z tego wyszła taka mądra sentencja. I to dało nam dosyć dużą motywację na pozostałe mecze. Nie przegraliśmy żadnego meczu w Pucharze Polski. Wygraliśmy 5 meczów pod rząd w lidze na zakończenie sezonu. Także duży szacunek dla piłkarzy za to, co zrobili. Pana następcą jest Tadeusz Fornalak. On ma kontynuować pana myśl szkoleniową? Myślę tak, nie tyle on, co cały sztab szkoleniowy, który został, czyli Adam Fedoruk, Jędrzej Kędziora, Jacek Kilnicki i nasi masażyści i kierownik drużyny. Ta cała grupa zostaje i myślę, że to jest dobrze dla zespołu, bo wszyscy wiedzą, jak pracowaliśmy i tutaj postawa Darka Fornalaka jest istotna w tym momencie. Wiem o tym, że on nie będzie tutaj przychodził, od razu robił rewolucji, nie będzie tutaj szukał gdzieś jakichś niepotrzebnych konfliktów, bo to jest człowiek też spokojny, ułożony i przede wszystkim ma doświadczenie drugoligowe, bo awansować z Polonią Bytą do Ekstraklasy z takim budżetem, jaki to on zrobił, to jest to naprawdę bardzo duża klasa. Panie trenerze, w mediach pojawiła się informacja, że to pan polecał trenera Fornalaka do Lubina. Jak to naprawdę jest? Znaczy, na pewno to nie jest tak, że ja przychodzę do prezesa i mówię, prezesie, ja odchodzę, a ma być trener Fornalak tutaj w zespole. To na pewno nie jest tak. To była decyzja prezesa, była decyzja dyrektora sportowego, były wspólne komentarze i szukaliśmy takiego kandydata, który naprawdę będzie potrafił wprowadzić Zagłębie do Ekstraklasy. Ale to jest decyzja niezależna od odchodzącego trenera, tylko decyzja najwyższych działaczy w klubie. Pamięta pan dokładnie dzień, kiedy dowiedział się, że będzie pierwszym trenerem Zagłębia? Pamiętam. To był 23 czy 24 października, dzień przed meczem z Odrą Włodzisław w Pucharze Ligi. Zremisowaliśmy 3-3, później wygraliśmy z Sosnowcem 2-1 we wtorek i w sobotę. I myślę, że to był tydzień, który zmienił moje życie, bo nie wszyscy wiedzą. Ale nie byłem wcale przekonany do tego, że powinienem zostać tutaj dłużej, ale zaangażowanie chłopaków w te 2 mecze było takie, że po prostu nie mogłem ich zostawić i cieszę się, że właśnie tak zagrali, że dzięki temu, dzięki ich postawie na boisku mam teraz przyjemność współpracować z trenerem reprezentacji.